Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, i oto przed wami kolejny odcinek Postal 2. Ha! Nie spodziewaliście się go tak szybko. Panie i panowie, w ostatnim odcinku odjebaliśmy niezłą akcję, jeśli chodzi o słonie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. A w tym odcinku mamy czwartek i jak mapa nam wskazuje, mamy napalm kupić, odwiedzić Krociego, zdobyć mięcho i zapłacić mandat. Także najbliżej mamy policję, ale trochę się obawiam iść tam najpierw. Obawiam się też iść zdobyć mięso, ponieważ rzeźnicy. Mi się wydaje, że dzisiaj zwiedzimy Paradise Mall po raz kolejny. Że dzisiaj pójdziemy do Paradise Mall i może jak zdążymy, zrobimy coś jeszcze. Także panie i panowie, lecimy. Co by sobie tutaj wybrać jako naszą broń zagłady, jakby ktoś nas zaatakował? Mamy bardzo mało amunicji do karabinu, trzeba by było gdzieś sobie amunicję ogarnąć. Wspomniałem o tym domu na prawo. Na prawo. Pod F się chowało broń. Yes, indeed. Ok, idziemy tutaj. Ponieważ tutaj są w tym domu dobre rzeczy do zebrania. Pokażę was na przykład tutaj, proszę bardzo, kamizelka kuloodporna, o której zapominam zawsze. Ale mamy teraz 200 tej kamizelki, jakaś lepsza ta kamizelka jest. Damn. Jeszcze była gdzieś ubikacja. O, właśnie. Tutaj mamy jeszcze napalm. Znaczy napalm, granica jest paliwem. Spierdalaj. I tutaj coś jeszcze mieliśmy? Nie, myślę, że to w toalecie coś jeszcze było. Ale dobra, tu za chwilę policja przyjdzie, tak spierdalamy stąd. Co nowego i dziwnego dzieje się w czwartek? Jestem bardzo ciekaw, czy my w ogóle dobrze idziemy? No, możemy pójść dookoła, możemy pójść tak. Nigdy nie wiedziałem, jak ta mapa do końca działa. Tak naprawdę całkowicie szczerze, kolejny maraton z przeglądania mapy. Ale chwila, czy ja pójdę tak, to w ogóle dojdę tam? Właśnie jakoś chujowo strasznie pójdę. Tak, muszę iść dookoła. Nevermind, przez EWS przejdziemy po raz kolejny. Także panie i panowie, mi się, jak widzicie, po raz kolejny nagrywa znakomicie filmy. I powiedziałem sobie, że nie przestanę. Na przykład przestałem nagrywać serię z Beyond Good and Evil, przestałem nagrywać serię z Psychonauts 2, bo. O shit, to jest ta babka. O kurwa, masz odgada! No bo były małe wyświetlenia, a teraz po prostu mi się fajnie nagrywa. Bo wiem, że te dwie gry chcecie oglądać, także dlatego mi się po prostu te gry. Ała, kurwa, mać! Nagrywa fajnie. Dobra, chcesz się kurwa bić? Chcesz się kurwa strzelać? Dobra, i się strzelałem z nią. Luz. Jestem Bogu ducha winny, dajcie mi tego shotguna. Ja sobie pójdę. Dziękuję. Strzelają! O! Zapomniałem o bankomatach, właśnie, że tutaj można bić, żeby dostać hajs. Zapomniałem o tym kompletnie. Okej, także tak jak mówię, skończyłem wiele serii na kanale poprzez, raz przez moje lenistwo, a dwa przez brak wyświetleń. I nie wiem, na przykład wróciłbym bardzo chętnie do Beyond Good and Evil. Mam chyba nawet zainstalowane na komputerze dalej. Jeżeli nie mam save'a, to trochę słabo, a jeżeli mam, to bym kontynuował. Psychonauts 2 skończyłem we własnym zakresie i mi się znacznie bardziej podobało niż skończył z kimkolwiek innym. Czy nagrywając, czy na kanale, czy cokolwiek innego, czy z kimś, czy właśnie na Steamie, i tak dalej, i tak dalej, znacznie lepiej by mi się grało w tą grę, i tak właśnie było. I z wieloma grami tak mam, że niekoniecznie te gry są po prostu dla mnie, niekoniecznie te gry są na kanał albo na Steam na przykład. Bardzo bym grać Need for Speed, ale Need for Speed nie jest do YouTube'a. Takie gry nie są po prostu na YouTube. O kurwa. Okej, tu mamy słot, teraz czwartek na to wychodzi. Ja tylko mam taką kamizelkę. Więc nie, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy byście chcieli na przykład powrót jakiejś serii, czy coś, na przykład zaczęlibyście jakąś serię od nowa, a tamtą po cichu dalibyśmy na niej publiczny i na playlistę. No nie, moglibyśmy tak zrobić, mi się wydaje. No ale to wypowiedzcie się, co tam myślicie o tym, jak wy to widzicie. Czy byście chcieli może powrót takiej serii starej, której nie skończyliśmy na kanale. O kurwa mać. Okej, dobra, nie zauważyli mnie. Dajcie znać. A my kontynuujemy. Jesteśmy w naszej filmie Running with Scissors. To mają koktajl Mołotowa. No będziemy musieli tamtędy przejść. Kurwa mać. No dobra. Jednokierunkowa. Jednokierunkowa, będzie to twoja morda, jak w nią przypierdolę! Hej, uważaj. Tego mi nie. Kurwy syny. Ja myślałem, że dwie głowy rozwalę na raz. To strzelasz we mnie? Atakujesz mnie? To jest Mike J? Wygląda znajomo. Ale o nich jest karabin maszynowy, to mnie interesuje. A, actually. Mnie bardzo interesuje ten karabin maszynowy. No, mamy go trochę, dobrze.
Kurwy syny. Ja wam dam! Oblegać moją firmę! Teraz czuję nogi. Teraz czuję nogi. Jakieś nawet teksty w ogóle mówi tutaj. What the hell? A coś tu jeszcze mamy? To mamy kolegę też. Tylko sobie rozjebiemy, bo możemy. Pyk! Na pakocie. coś tu mieliśmy może schowane. O, katnip tu jest schowane. Dajcie mi katnip, katnip. W ogóle nie korzystam z tego katnipu, a katnip jest to jest dobra rzecz, to jest bardzo dobra rzecz. Czy w ogóle dobrze idziemy? No, dobrze idziemy, musimy trochę dookoła przejść. Tutaj będą mnie atakować? Mam nadzieję, że nie. Będą mnie atakować, kurwa mać. Mhm. I to wszyscy będą mnie atakować, bo to tam ma żółtą koszulkę też. Fucking hell, man. Co tam się odpierdala, pomocy? Tu schowane jeszcze jest. O, zablokowałem się, au, 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 dobra. Paliwo do wyrzutu jakiet, to mnie interesuje. Chyba sam się odpierdala, nawet nie wiem. Sobie wezmę pistolet, żeby ich powybijać. Skurwysyny. Ostrzeliłem głowę, wow. O, policja mnie goni, no nie, dlaczego policja? Tylko nie policja. A chłop się spalił sam, okej. Dobrze, przestańcie mnie, kurwa, macie jebana. Już? Cisza? Chuja, chuja spokoju będzie. Chuja spokoju będzie, no. Może mnie tu nie znajdzie. Może mnie tu nie znajdzie. Kurwa mać. What the fuck? What the fuck? Jak się wystraszyłem, ujebało jej nogę. Musiała strzelić w ten samochód, ale czemu wszystko, czemu to się pali? Co to było takiego? Nawet 8 minut odcinka nie ma, a ja dostałem zawału. Dobra, niech ta policja zajdzie mi, bo ja pierdolę. Jak oni takie akcje potrafią odpierdalać, to Jezus! Okej. Już. Uleczmy się. Szajs jednak działa. Ja pierdolę, co to było, okej. Idziemy dalej, genaty mamy. Parę genatów. No dobra. Tu mamy w ogóle ile broni, to co się odjebało przed chwilą. Ja nie kwestionuję, nie pytam, naprawdę. To jest postać, ja tu o nic nie pytam, naprawdę. Ja jestem happy z tego, co jest aktualnie tutaj. Och, jestem na niebie. Czy tędy mamy iść, bo... Tą serię nawet nie udawałem. Jak czasami udaję jakiś gniew czy coś w tej serii, to tego nie udawałem. Dostałem zawału fest. I dobrze, że to się nagrało. Dobrze, że to się nagrało. O chyste. Okej, okay, Paradox Mall będzie ciekawy w takim razie. Dobrze, okej. Okay. Seksoko. W ogóle coś można było kupić, z tego co pamiętam. Miałem teraz dużo pieniędzy. Sprawdźmy, co to można było kupić wcześniej. Jeżeli w ogóle cokolwiek. Siemka. No. Cześć. A napalm pewnie, nie? To wszystko? Te kanistry. Tak. To będzie 10 zielonych. Dobrze. Sam raz, dzięki. Skoro tak mówisz... A zabrałem 20, suka. Okej, okay, że się kupuje kanistę z paliwem, ma sens. Okej, okay, katnip kolejny. Ile tych katnipów już mamy? 4? Myślę, że więcej. Faja zdrowia mamy sporo. Faja zdrowia nam się przyda, ale nie sądzę, żeby to przydała nam się teraz. To jest zamknięte do piątku, okej. Okay. A co to w ogóle jest? It's a dry heat. Co to w ogóle jest za tym? Dzielnica jakaś, o kurwa. Wariatkowo tutaj jesteś. A może po Paradox Mall pójdziemy sobie wariatkowo odwiedzić, jak będziemy koło banku na następny odcinek? Kurwa, robimy to. To jest plan dzisiejszy odcinek. Wariatkowie nigdy nie byłem w postalu. Więc to może być tutaj ciekawe doświadczenie. Nie powiem. Dzień. Dawaj, strzelaj, śmieciu. No strzelaj. No strzelaj. Prawie. Okej. Okay. W koło ty strzelałeś? Mogę tu w ogóle wejść? Nie zajebią mnie? A nie. Okej, okay, no to dobrze. Bo zajebią mnie, okej. Okay. Co tu się dzieje? Widzieliście to? Spałowali niewinną osobę. Strzelają się policjanci teraz. Chuj tu chodzi. Jaki kurwa wózek widłowy? Kurwa. Jakie żadostwo, nie mogę. O kurwa. Okej, okay, okej, okay. Wiecie co? Ja sobie za chwilę zapiszę grę, bo się trochę kurwa cykam.
Tylko co tu się odpierdala. Także palę teraz moje jest w tą stronę i fajnie w tą stronę, w drugą, przepraszam, a sprawdzałem was, czy wiecie, gdzie jest palę teraz mall. Palę teraz mall oczywiście jest tu, pisze jak byk, palę teraz mall na ścianie pisze! Ja jestem zbyt agresywny, mi się wydaje, muszę nad tym popracować. Takie mam wrażenie, że praca nad sobą, fajna zdrowia, praca nade mną byłaby wskazana wręcz. Słyszę, ale go nie widzę. Jeżeli jest. Kij baseballowy. Hello. Jak miło. Okej, czyli my idziemy teraz do Krociego. No może być ciekawie. Gary Coleman? Może być ciekawie. Okej, witamy w Paradise Mall. No i teraz tu się musimy odnaleźć. Jak dotrzeć do Krociego? To jest... to jest dobre pytanie. Turdins, okej, to chyba nie tędy. Jednokierunkowa. Panie kierowniku, jednokierunkowa. Other people's organs, aha. Okej, dobra. Może tędy jak przejdziemy gdzieś. O, właśnie, pomogła mi mapa ostatnio, żeby stąd wyjść i w ogóle się znaleźć tutaj. Nie pisze mi gdzie jest Croci. To jest taki mały problem, jesteśmy w tym miejscu. Miałby to sens, musimy dojść do... no tego czerwonego. Jeżeli jesteśmy tutaj, musimy iść tą stronę i dojdziemy do naszego celu. Dobrze. Nie, idę w złą stronę. No, żeż kurwa jebana mać. Chciałem tylko pieniądze ukraść z bankomatu. Ja nic nie mogę w tej grze zrobić, co mnie piją. Pierdalam. Kto jest kurwa? Twoja stara. Okej, okay, a ja mam kartę jakąś do tego? Co by tu mamy? Jest paliwa, tu jest Rocket Launcher. Jest Rocket Launcher. Chyba, jak kosztuje Rocket Launcher? 150. Ha! Makabra, okej. Pistol, machine gun. Machine gun by się trochę przydało tego kupić. Niech będzie. I Rocket Launcher. Przepłacam pewnie, ale jebać to! Kupiłem już sobie wrzutnie rakiet. Spadaj typie, bo ci pierdolne rakietnicą. Już się zgubiłem w tym paratosmo, zaś tu spędzę kurwa 50 minut, to żeż ja pierdolę. Będę miał tu tak dużo do wycinania, nie mogę się znaleźć tutaj pomocy. Dla wszystkich to jest pewnie proste, ja się tu gubię jak skurwysy. Okej, czy ja mogę przejść chociaż przez ten sklep, na przykład w drugą stronę? Czy coś? Czym strzelasz? Pałą? Nie sądzę. Nie mogę nic zrobić, to kurwa jebany Paradise Mall. A, masz kurwa szczęście. I po twoim szczęściu, skurwysynie. Co ja znalazłem, o kurwa. Miałaś szczęście, koleżanko. To jest jedna z lepszych broni w postalu. Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? O tak, ta broń to jest kurwa to. Okej, okay, może tutaj. O, teraz w tym miejscu jesteśmy, okej, okay, czyli nie da się przejść z jednej strony na drugą, tylko trzeba przejść faktycznie, trzeba wejść w odpowiednie drzwi. Rozumiem. Chcę sobie to kupić czy coś? Ofera zdrowia, yes! Podejrzany w zasięgu wzroku. Zrobiłem coś jeszcze oprócz fajnej zdrowia, nie jestem przekonany do końca co. Muszę ich zgubić, bo to jest jakaś katastrofa. Jesteśmy w końcu wolni i możemy działać. Okej, okay, wracamy do Krociego, bo
Może być interesująco, chyba w tą stronę. Winners take all. Nie wiem, czy to widziałem wcześniej, czy nie. Mi się wydaje, że tak. Ale okej, okay, kroczyć. Wszędzie było keep out. Wszędzie było keep out, żeby się trzymać z daleka od niego. Ja idę w drugą stronę, jestem przekonany co do tego. Okej, okay, kroczyć był w drugą stronę. Dał mi się przeczekać, zabiję biedną osobę, jak widzieliście. Bardzo chamskie to było zresztą. Ze strony tej babki. Kroczy jest tutaj, tak. I jestem ciekaw, co z nim się będzie działo. I ja kupiłem wyrzutnie rakiet, nie bez powodu. Zobaczycie zresztą dlaczego. Zostały jakieś krocie? Jesteśmy wyprzedani. I takie tam. Cześć Kroczy. Maskotka, potrzebuję zły dotyk Kroczego. Jesteśmy wyprzedani. I takie tam. W mordę. A może kupisz Larego Kreba? Mamy ich odpyty. Ja mogę kupić takie cudo. Bo actually bym kupił, nie? Tylko, że... Nie wiem, czy mam pieniądze kroczy. Future of fashion, what the fuck. Okej, okay, kroczy, no ja pozwolę sobie tutaj przejść, jeżeli mi pozwolisz i... Kupić Larego Kraba. Kicha, wyprzedane. Za to mają do cholery Larych. A na zapleczu? Oho. Coś tu się będzie grubego działo, o. Co tu robisz? Co do... Shit. Nie chcę, wiecie, panowie, rozmyśliłem się. Rozmyśliłem się, czy was oszczędzić! Pięknie. I o to chodziło. Mamy kamizelkę jeszcze. O, ja zamieniłem tą lepszą na gorszą. O, da się to zmienić z powrotem. No, gdzieś musi być chyba jedna kopia schowana, nie? Mi się wydaje, że wtedy się kroci w kurwi. Takie mam wrażenie. Ja tylko kupiłem wyrzutnie jakieś. Zobaczcie dlaczego. Bo coś mi się kojarzy ze screenów, które widziałem. I nie tylko, że kroci się na nas nieźle w kurwi. Tylko nie pamiętam dlaczego. Mi się wydaje, że znajdziemy tą jedną, jedyną maskotkę, którą szukamy. Nie, wszędzie są lary. No to chodziło. Są wszędzie lary, ale chyba im dalej, tym lepiej. Ja wolę zabić wszystkich, tak w razie W. Chciałem przeprzeładować za każdym razem. Miłego okay. dnia. Miłego dnia, have a nice day. Bitch, o tu jest też kosa, okej. Okay. A ja się... Matko, myślałem, że tu do środka wleciał ten granat. Już mi lepiej. Matko, co ja tu w ogóle kopię? Nawet nie wiem, co to jest. Okej, okay, gościu tam ma granaty, trzeba uważać. Ewidentnie. Gdzie on jest? Ten gościu z granatami. Jest! Ostatnie, dobrze mówiłem. Dobrze mi się kojarzyło. Ktoś granatem rzucił, gdzie on jest? A, to była ta babka chyba. A się świeci nawet. A co my tutaj mamy? Policja mnie goni z pierwszego. Okej, bombową maskotkę podniosłem. Uuu, lala. Bombowy kroczy. Łap! Krociego dnia. Uuu, krociego dnia, czyli to są wybuchowe, okej, okay, ma sens. Weźmy sobie karabin, jak na razie. I bierzemy krociego. Mamy! Misja wypełniona, z całą starannością. Aha. Oleja, czemu policja akurat? Ała! Bitch! The fuck you do? Dostrzeżono podejrzanego. O Jezu. A tu się przyda kroczy. Kroczy, pomóż mi. Kroczy. Shit. Czemu tu przyszliście? Zaraz umrę. O ty kurde, zaszło mi od tyłu, nie widziałem jej. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Chciałem kroczego sobie wyposażyć. O. Kroczego dnia. O kurwa.
A, zabiło ją, to dobrze. Myślałem, że chujowo rzuciłem. Zdychaj, pani policjant! O kurwa. Gam jak wciął to jak w CS-ie masakrę. Okej, trzeba się stąd wydostać. Kroci jeszcze się na nas wkurwi, to wiem. Bo on nie wie, że my znaleźliśmy. Tak, wyprzedane, wyprzedane. A jedna kopia jest! Po tym nie zostanie ślad. Musiałem sobie buchnąć, bo... Ale czuję się świetnie. No, 150 mam? Skąd 150 aż tyle? Skąd niby? Już nie mam 150, ewidentnie. Okej. Okej. Wyszliśmy. I tutaj będzie Kroci. No właśnie. Myślisz, że załatwisz Krociego? Ej, halo! Ona mnie zabije! To muszę zapisać grę, bo nie zapisywałem przez cały ten czas. Muszę zapisać grę. Okej, okay. Po to kupiłem właśnie wrzutny rakiet. O kurwa! Po tego pojeba. O kurwa, to jest walka z bossem w postalu. Kurwa! I chujmy to zrobiłem. Dobranoc! Dostał wcześniej, ale nie wiem czy teraz dostał. O kurwa, bo to samo! Właśnie do tego kupiłem. Matko jedyna, Kroci! O kurwa. O kurwa. O kurwa, to się odbija. Dlaczego to się... Kroci! Matko boska. Umieram. Zaraz umrę, jak nic. Moja rakieta chyba zaczęła się zrywać. Jego rakietą nie mam pojęcia co się stało. O kurwa, ciężko, będzie ciężka walka. O kurwa, jest tutaj. Dostał, dobrze. Co to jest w ogóle? Co to? Jaki Tica mówi? Jestem ciekaw. Dostał! Jeszcze raz! Jeszcze raz mu! Jeszcze raz mu! Jeszcze raz mu! Dobrze! Gave Kroci the bad touch. To poszło znacznie lepiej niż wcześniej. Nie powiem. Okej, okay, policja mnie znowu goni, także przydałoby się to znowu poczekać, także czekamy po raz kolejny. Okej, okay, trochę tu już czekam. To nie chcę spaść. Poniżej to jest teraz. A więc cóż, wychodzimy. Na spokojnie. Z tego Paradise Mall. Nic się nie stało. Nic się absolutnie nie stało. Co tu pisze? Czy... Nie mam pojęcia co tam pisze na tym ścianie, nieważne. Wychodzimy, no i co? Kierujemy się do Wariatkowa. Nie mam pojęcia ile nam zostało czasu odcinka, szczerze. Naprawię sobie kamerkę, pomogę. Bo powycinałem sporo, jak widzieliście. Teraz. Czekanie jedno, czekanie drugie i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, zobaczymy jak to będzie, bo dlatego Wariatkowa chciałbym mimo wszystko przejść, zobaczyć co tam się dzieje. No bo jakie bardziej pojebane miejsce może być w postaci niż Wariatkowo? No, oczywiście poza moim kamperem. Ale woda, po której się chodzi tak samo jak po wszystkim innym. Dobrze, wyszliśmy z tego Paradise Mall, tak musielibyśmy się kierować mniej więcej w ten sposób. Mamy też napalm, przejdziemy obok napalmu i do Wariatkowa. A, nie ma to zbytnio sensu mi się wydaje. Możemy pójść po napalm i do Wariatkowa już na tym odcinku. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem co zrobić. A wiecie co? Dzisiaj mieliśmy trochę przygód. Dzisiaj mieliśmy trochę atrakcji. Mi się wydaje, że na tym możemy dzisiejszy odcinek zakończyć. Mi się wydaje, że i tak będzie około 25 minut, no ale to około 30 może wejść. Także myślę, że to jest całkiem sensowna ilość. Bo mi się wydaje, że po prostu odcinek wyjdzie zbyt długi, jeżeli tam jeszcze pójdziemy. Więc musicie mi po prostu zaufać, że tak będzie lepiej. I tak mieliśmy sporo, mi się wydaje, tutaj przygód, jeden zawał, to jest najważniejsze. I właśnie mi policja schodzi, zapisuje sobie grę. Walka z Krocim była bardzo ciekawa. No i co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na cześć, pa i zapraszam was do kolejnego odcinka Postala 2, trzymajcie się, pa pa.